Odliczamy już dni do rozpoczęcia kalendarzowej wiosny, choć w prognozach widać, że to zima na razie ma nas jeszcze zaskoczyć. W ten piątkowy poranek wita się z Państwem Marta Peda. Zapraszam na prognozę pogody. Dziś mieszkańcy Dolnego Śląska, Kielczyzny, Lubelszczyzny, ale także Mazowsza i Podlasia powinni przygotować się na opady śniegu. Najwięcej promyków słońca zobaczą z kolei mieszkańcy Pomorza Wielkopolski i ziemi lubuskiej. Najwyższą temperaturę prognozujemy właśnie w tych słonecznych regionach, do 5 stopni, a w pozostałej części kraju temperatura utrzyma się na poziomie 1-3 stopni. Wiatr będzie słaby i powieje z północnego wschodu, a na barometrach 1015 hektopaskali. Sobota będzie raczej dniem z cyklu tych pochmurnych, choć szanse na słońce są na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Temperatura w całej Polsce będzie dodatnia. A jeśli już odliczamy dni do wiosny, to musimy uzbroić się w cierpliwość, bo teraz to zimowe akcenty dadzą o sobie znać. Dobrego dnia Państwu życzę i do zobaczenia.